Witamy serdecznie. Anna Świętoń, położna ze szpitala Medfemina. Spotykam się dzisiaj z dr Zofią Borowiec, z którą będziemy opowiadały na temat nowych naszych planów w Medfeminie, naszych nowych działań, a mianowicie będzie to terapia osoczem bogatopłytkowym oraz zabiegi z użyciem radiofrekwencji. Tak, ja nazwałabym tą część, czego pragną kobiety. Bo czego pragną kobiety? No tego, żeby było miło, żeby współżycie nie bolało, żeby było odpowiednie nawilżenie i żebyśmy mogły otwarcie mówić o tych problemach w gabinecie ginekologicznym, do czego Was zachęcamy. Otrzymaliśmy wiele pytań od naszych pacjentek na naszych mediach społecznościowych i między innymi pani Joanna z lat 45 pyta, jak powinnam przygotować się do zabiegu z użyciem osocza bogatopłytkowego, czy muszę się depilować? No więc nie ma potrzeby bezpośrednio depilowania się przed zabiegiem. Jeżeli ktoś się nie depiluje, to się nie depiluje, tak żeby miał swój komfort. Natomiast jeżeli na co dzień przeprowadzamy depilację, jest to nasza normalna, codzienna rutyna, to wtedy tak, lepiej wydepilować się przed zabiegiem, żeby później przez kilka dni zostawić czas na regenerację, bo bezpośrednio po zabiegu trzeba zostawić trochę tę okolicę w spokoju, żeby się ładnie wygoiło. I następne pytanie mamy od pani Kasi, lat 42. Jak długo utrzymuje się efekt zabiegu radiofrekwencji? Czy będę musiała go powtarzać? Tak, no powtarzanie to jest pytanie, można powiedzieć, takie dalsze, ale na początek najlepszy efekt jest wtedy, kiedy zrobimy sobie cały cykl, czyli cały protokół NROSE, czyli te cztery zabiegi, tak? Czyli jeżeli zrobimy całość, to rzeczywiście efekt utrzymuje się długo. U niektórych pacjentek utrzymuje się na tyle długo, że nie chcą go w ogóle powtarzać, że mają po prostu doskonałe efekty na długo i są zadowolone i ze współżycia, i z nawilżenia, i długo się cieszą tym zabiegiem, ale nie ma też przeciwwskazań do tego, żeby na przykład raz do roku podczas swojej wizyty kontrolnej wrócić do zabiegu, ponieważ sam efekt rzeczywiście stymulacji radiofrekwencją w nabłonku utrzymuje się około kilku miesięcy do roku. Więc raz na rok pewnie, że tak. Zapraszamy. Następne pytanie mamy od pani Agnieszki, lat 26. Jest zainteresowana zabiegiem osoc. Zastanawia się, czy można zrobić to za pomocą osocza. To tak, oszot można zrobić za pomocą bardzo różnych preparatów, ale my naprawdę bardzo lubimy osocze w tym celu i to takie osocze, które jest wzbogacone specjalną domieszką z kwasem hialuronowym. Wtedy można powiedzieć, że efekt utrzyma się dłużej, bo sama struktura tego wstrzykiwanego preparatu jest gęstsza i w oszocie o to chodzi, żeby właśnie utrzymać efekt jak najdłużej i też, żeby podziałać bezpośrednio na naszą najwrażliwszą okolicę. To dlaczego wybieramy do tego osocze? Dlatego, że z wszystkich preparatów możemy połączyć tutaj zarówno efekt taki objętościowy, jak i to, że tam napływa wtedy więcej krwi i efekt utrzymuje się dłużej, kiedy krew napływa po to, żeby rozkładać te krwinki, które się w osoczu uzbierały, które są naszym najcenniejszym elementem całego preparatu, więc jakby łączymy działanie objętościowe z takim działaniem metabolicznym i to jest super. Pani Basia, lat 34, ma pytanie, czy zabieg jest bolesny? Ta okolica jest po prostu delikatna, więc zabieg mógłby być bolesny, dlatego znieczulamy. Znieczulamy najpierw specjalnym, wysokoprocentowo wzbogaconym kremem z lignokainą, która działa tak jak znieczulenie dentystyczne, ale miejscowo. I gdy się wchłonie, to naprawdę to czucie jest bardzo, bardzo zaniżone. Gdy trzeba, to uzupełniamy znieczuleniem cienką igiełką i wtedy jest całkowicie bezboleśnie. Naprawdę czekamy, żeby przestało boleć, żeby przestała pacjentka czuć, bo nie lubimy bólu, nikt nie lubi. Teraz pani Karolina pyta nas, czy po zabiegu radiofrekwencji będzie mogła iść na spotkanie i czy może źle się czuć po tego rodzaju zabiegu. No to bardzo dobre pytanie, ponieważ po licznych zabiegach z całego naszego repertuaru beauty rzeczywiście są ograniczenia, czyli trzeba trochę się pooszczędzać, albo trzeba odpocząć, albo trzeba się wstrzymać od współżycia, albo trzeba na przykład uważać albo przyjmować leki przeciwbólowe. Natomiast po radiofrekwencji to jest naprawdę nasz taki najbardziej, można powiedzieć, luksusowy z zabiegów, dlatego że po nim nie musimy wstrzymywać się od żadnych aktywności. Możemy iść na spotkanie, ale możemy też na randkę, bo nie ma przeciwwskazań ani do współżycia, ani do żadnych innych aktywności, ani do sportu, ani do podróży, więc
oprócz tego, że zabieg jest naprawdę super przyjemny i miły, co w nim jest świetne, to w odróżnieniu od innych zabiegów nie wiąże się z żadnymi ograniczeniami stylu życia, czyli też jest taki lifestyle'owo przyjemny. Pani Monika, lat 44. Ostatnio zauważyłam u siebie problem z nietrzymaniem moczu. Wdrożyłam fizjoterapię, ale czy warto zastosować dodatkowo radiofrekwencję lub terapię osoczem? Świetne podejście do tematu, ponieważ fizjoterapię zalecamy również my na wizytach wstępnych w temacie nietrzymania moczu, jak również po leczeniu. Natomiast to, co mamy jako wzbogacenie tej terapii, czyli radiofrekwencje i osocze, to są naprawdę, można powiedzieć, takie wspaniałe uzupełnienia fizjoterapii. I naprawdę na każdym etapie pacjentki mogą odnieść korzyść z tego zabiegu. Czy wybrać radiofrekwencję, czy wybrać osocze, to już trzeba bezpośrednio zastanowić się z lekarzem podczas wizyty, ale w obu przypadkach mamy opcje, mamy możliwość wykorzystania ich we wspomaganiu pierwszych etapów leczenia nietrzymania moczu. Oczywiście, jeżeli jest to już etap zaawansowany, to wtedy będziemy mieć całkiem inne zastosowania, bo możemy uzupełniać operacje nietrzymania moczu, możemy wspomagać gojenie pozabiegowe, ale jeżeli chodzi o takie pierwsze, wstępne, zwiastunowe etapy, to właśnie wyborem doskonałym jest ostrzyknięcie tej okolicy osoczem, albo uzupełnienie protokołem radiofrekwencji w pełnym zakresie. Wtedy naprawdę długoterminowo możemy uzyskać efekt, który może odroczyć albo spowodować, że nie będzie całkowicie potrzebne leczenie operacyjne. Więc polecamy fizjoterapia z uzupełnieniem osoczem lub radiofrekwencją, a jeżeli ktoś już wymaga zabiegu, no to zapraszamy po zabiegu na wspomaganie gojenia. Kolejne pytanie zadała nam Alicja, lat 28. Mój brzuch po porodzie nie wygląda już tak samo. Czy radiofrekwencja pomoże? Oczywiście. Na pewno zabieg radiofrekwencji jest dedykowany dla wszystkich tkanek, którym potrzebna jest regeneracja. No, to jak skóra wygląda w trakcie ciąży, wiemy wszystkie, rozciąga się świetnie, ale później powrót do formy, no, na pewno wymaga jakiejś naszej pomocy. Czy to będzie masowanie tej skóry, czy stosowanie różnych kremów, to jest działanie, które możemy zrobić same w domu. Natomiast to, co możemy my zaoferować pomocy, to zarówno na skórę brzucha, jak i na nasze okolice intymne. Warto zastosować ten protokół, żeby sobie przyspieszyć regenerację, a także, żeby przy tym kurczeniu się skóry spowodować to, że one się jakby zregeneruje w lepszy sposób, tak? Czyli że to, że będziemy mieć powrót do formy sprzed ciąży, ale również to, że upływ czasu i to rozciąganie może powodować uszkodzenie włókien kolagenowych, to jest to inwestycja w przyszłość. To, że będziemy mogli regenerować te okolice i też odzyskać taką dawną sprężystość skóry. Pani Maja, lat 31. Jestem w szczęśliwym związku, ale seks jest często bolesny. Czy któraś z metod jest dla mnie? Tak, jak najbardziej. Zdecydowanie z obu metod najbardziej sprawdzone w tym zakresie jest osocze bogatopłytkowe. Mezoterapia osoczem daje nam to, że możemy wzbogacić śluzówkę, czyli możemy ostrzykując ją spowodować regenerację, to, że będzie większe nawilżenie, że będzie większa odporność na mikrootarcia i wszystko to daje nam większy komfort przy współżyciu. Bolesność oprócz poważniejszych przyczyn, które trzeba omówić ze swoim lekarzem, w większości przypadków wynika z tego, że mamy nieskuteczne nawilżenie albo też, że są nawracające infekcje, które mogą powodować zmniejszoną pracę śluzówki pochwy. Może to też wynikać ze stosowanej antykoncepcji. I w tych wszystkich przypadkach, jak zastosujemy osocze bogatopłytkowe, możemy mieć efekt, który utrzyma się wiele miesięcy. Nie trzeba wtedy stosować dodatkowych globulek, które też lubimy lub nie lubimy. Ale ten efekt jest też regeneracyjny i można powiedzieć leczniczy, więc oprócz większej przyjemności możemy też pozbyć się innych towarzyszących problemów. Dlatego w tym przypadku jak najbardziej osocze. Ostatnie pytanie mamy od pani Doroty, lat 24. Czy muszę umawiać się na wizytę przed zabiegiem? Bardzo dobre pytanie. Każdy nasz zabieg, który przeprowadzamy, wymaga kwalifikacji lekarskiej, więc oczywiście przed każdym zabiegiem, czy będzie to radiofrekwencja, czy będzie to osocze, musi odbyć się wizyta lekarska, ale jeżeli ktoś przyjeżdża z daleka, jeżeli ktoś chciałby połączyć to, czyli przyjazd od razu z
następującym po nim zabiegiem. Jak najbardziej możemy taki zabieg umówić, tylko poprzedzony badaniem. Musimy zbadać pacjentkę, zobaczyć, czy nie ma infekcji, czy na pewno odpowiedni zabieg został wybrany dla niej i czy możemy zrobić coś jeszcze, a czasem rezygnujemy z zabiegu, jeżeli są przeciwwskazania, prawda? Więc to wymaga konsultacji lekarskiej, ale zachęcamy do tego, żeby dopytywać, żeby zadzwonić, napisać do nas i zapytać o możliwość odbycia tego jednego dnia, szczególnie jeżeli ktoś jest daleko od naszej Medfeminy i chciałby po prostu przyjechać już w konkretnym celu, zapraszamy.